toruńskiego Apatora DGG. Tomasz Bajerski, teraz jakaś pacyfikacja w sektorze kibiców drużyny zielonogórskiej, pałowanie kibiców ZKZ-u Polmos, zupełnie wydaje mi się niepotrzebne. Nie wiem, czy to jakaś taka profilaktyka gorzowskiej publiczności, czy też policji, czy też coś tam przewinili kibice ZKZ-u Polmos. Niepotrzebny zgrzyt na trybunach stadionu przy ulicy Śląskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Uspokoiła się tam troszeczkę sytuacja. Zielonogórzanie gorąco przywitali swoich zawodników. Było konfetti, były tradycyjne świece dymne rzucone jednak na tor przy ulicy Śląskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Widzę, wyprowadzani są niektórzy kibice ZKZ-u Polmos. Spora grupa, zachowywali się całkiem spokojnie, całkiem kulturalnie. Całe wydarzenie sprowokowali wcześniej troszeczkę dwaj kibice Pergo Gorzów. No ale cóż, tak to bywa. Powróćmy do prezentacji, bo to interesuje nas najbardziej. Mówiłem o tym, że z numerem 11 Tomasz